Moi drodzy, to jest jeszcze raz, bo już nagrywałem, ale przerwało, wywaliło streama, w ogóle nagrywanie i tak dalej. Więc tłumaczę, to jest Drug Dealer Simulator Demo. Jest to demo, to jest polska gra. Generalnie dużo szumu było wokół tego trailera, który gdzieś tam był pokazany. Na razie jest tylko demo udostępnione, też chyba nie dla każdego, ale ja dostałem dostęp. I wygląda na to, że to w ogóle chyba jakby stoi na silniku Thief Simulatora, to znaczy tak samo jest zrobione. Czyli my jesteśmy osobą, która będzie handlowała tam narkotykami, jakimiś tam używkami, czy będziemy je produkować nawet. W każdym razie mamy pierwsze zadanie, zostaliśmy przez naszego bossa wysłani tutaj do skrytki. I w tej skrytce jest tak, 3 gramy marihuany, moi drodzy, THC 420 i 5 gram amfetaminy. Let's go. Okej. Mamy to w plecaku. Alright, now go back home and get to the computer. Teraz musimy... Your first client should be messaging you any moment now. You'll get notifications on new messages on your phone. But to read them, you'll need the encrypted app on the laptop. Musimy wrócić do domu i w domu będziemy mogli już sobie poustawiać to wszystko. Tylko czekajcie, gdzie jest dom? New client notification. Co jest? Unlock? Eddie? Eddie? Nie. Dobra, wchodzimy. Tu nie, my mieszkamy tutaj chyba, nie? Idziemy na kompa. Czekajcie. Use laptop. Shadycom. Okay, no? This is Shadycom. No? A special fancy dark web communicator. This is where you order the merchandise from Eddie. And this is where your clients will contact you. It also has other options, but we'll get to that in time. Moi drodzy, dostaliśmy klient Pablo Kiełbasa. Jest zainteresowany kupieniem 3 gram tego zioła. Co napiszemy mu? Confirm order? Okej, okay, I will get it. Pablo Kiełbasa. Robin, 5 gram amfetaminy. Dobra. Confirm. Ganja. Dobra. Shadycom. Mogę zamawiać tutaj narkotyki and communicate with your clients. Choose a person to contact and click at the chat input field of the options. After confirming orders, the client will shop on the map, find them and deliver ordered package. Dobra. Dobra. Pokażcie mapę. O, Pablo Kiełbasa jest. Dobra, idziemy. Muzyczka jakaś leci. Enjoy the kurwa view! Podobają mi się te ich takie malutkie smaczki zamontowane w grach. Pablo Kiełbasa, idziemy. Dzięki za lajka, Bartosz. Można zostawić serduszka dzisiaj. Słuchajcie, Pablo Kiełbasa. Czy on wygląda jak Kiełbasa albo Pablo? Pablo Kiełbasa, hej! Got the dope? Ryzyko jest bardzo małe. Yeah. Co on chciał? Marihuana? Nie, no za dużo. Jak się splituje? Choose drop quality, move items, drag single, alt drag. Ale czekajcie, bo ja chcę tylko jedną rzecz. Alt plus drag. Alt. Nie da się tego rozdzielić? Jeden, a... Dobra. Akcept.
Dobra, gościu załatwiony, let's go. Nikt nie widział? Nikogo nie ma. Respekt dostaliśmy. Idziemy do pana... Robina Alversa. Ty, gość uciekł se do domu. Tutaj? Pan Robin, to ty? Yeah. Dobra, co on chciał? O, Holender, on chciał 5 aż. Okej. Okay. Let's go. Ścisz tą muzykę, gościu. Siema, Bartosz. Siema, Miłosz. No, w końcu jesteś. Zrujnowana twarz. Moi drodzy. Alright. Zrobiliśmy pierwsze sprzedaże, bla bla bla. Get to the computer. Dobra, idziemy do komputera. I dostaliśmy level. Ale kaktus. Co to ma być w ogóle? Z której strony my idziemy? Tędy? Czekajcie, ja mieszkam... Jeszcze dalej. Tu? Broken. Zobaczymy, Astis. Ja napiszę na Messengerze najwyżej. Idziemy na laptopa. Dobra, i teraz tak. Co tutaj jest? Puta modre. Dobra, dobra. Alright, słyszałem, że sprzedałeś wszystko, no to nieźle. Jeżeli potrzebujesz więcej staffu, napisz do mnie. Skontaktuję się z tobą, bla bla bla. Make new order. Marihuana? A ile ja mam hajsu? Dobra. O kurde. 5 dolców za gram. Astis, ty kurde. Kupimy sobie 10 gram. I tego sobie weźmiemy. 7. Tego też 10. Okej. Okay. Gdzie się po to idzie? Awesome. Order prices. Prices tutaj. Awesome, awesome. Dobra. Będzie za pół godziny gotowe. Czekaj na info, ok? Waiting. Aha, dobra. Można inne rzeczy robić, bądź poczekać sobie na te. Waiting razy 3. Razy 5. Ok. Już chyba coś dostaliśmy. Dobra, czekamy. Dostaliśmy zlecenie. Yes. Czy kolejne zlecenia są? Te, ale słabo, bo oni tak samo. Czy on chce amfetaminy? Dobra, sprzedajemy. I Goblin chce 3 gramy. Okej, okay, potwierdzamy. Czekamy na informację, gdzie on nam zrzuci ten staw. Isle w ciągu na góry, już wciągło do gry. Już godzinę siedzi, zaraz jej się rozładuje wszystko. Aha, chciałem, co to za gra, Cezary? To jest Drug Dealer Simulator. Return to Debt. To, czekajcie, jakieś tam informacje poszły. Sztos. Check the shop. Dobra, musimy iść tam sprawdzić w międzyczasie. Check the gas station.
Dobra, idziemy na stację benzynową. Chodźcie tutaj. Co tam na stacji benzynowej? A co ty tu robisz, Amy? What do you need? I want to buy something. Pieniądze, to. Baking soda, powder, ibuprofen. No, to niezłe rzeczy sprzedajesz. Takie idealne, będą mi potrzebne. Dobra. To już jest sprawdzone. Teraz tutaj idziemy. Musimy wrócić do domu. Czekaj, gościu. Stoicie tutaj, ale ja nie mam stafu dla was. Musicie poczekać, musicie być cierpliwi. Nie mamy jeszcze informacji chyba. A, jest! You have 3 clients so far, that's cute, but I won't get you far. To grow your business, you need to unlock more areas to keep. Retrieve the clients, dobra, mamy. Alright, your package is waiting for you at Basket Court. Dobra, moi drodzy, idziemy na Basket. Gdzie jest Basket? A tutaj, drug package. Idziemy zobaczyć. Stafik. Gdzie jest basketball? Tu. O! Przeszukaj. Items held too long in public containers may be stolen. Co wy gadacie? Że on ukradł? Zostały skradzione? Nie, no nie gadajcie nawet. Może gdzieś tutaj jest. Jest, było. Dobra. Mamy staw. Idziemy go sprzedać. Gdzie są nasi klienci? A, musimy tam przejść. Psy czekają, karawana jedzie dalej. Robin, masz. Ja. Co on chciał? 3 gramy. Kontrol z dragiem. O nie, nie da się tego rozdzielić. O fuck! Ja to bardzo źle zrobiłem. Nie da się tego rozdzielić na mniejsze porcje. O nie! A jak mu damy więcej? Workstation trzeba użyć. Czyli w naszej miejscówce. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Gdzieś tutaj. Bunker przedsiębiorca. Trzeba sobie dorobić, patrz. Zamknijmy. Gdzie jest workstation? Tu. Workstation nie jest dozwolona. Ale jakbym chciał rozwinąć postać moją?
Grandma, General, Skill Point, Pocket, Stamina, Runel, Stealth, Illusionist, Salesman, Quick Learner. Pięć to kosztuje. Czemu jest niedozwolony workstation? Czekajcie chwilę, bo coś jest nie tak. To są kieszenie z tyłu? Ty, ale coś mi nie pasuje. Bo ja wziąłem ten staw, ale mi nie zaliczyło zadania. Nie wiem, czy to nie jest błąd gry. Poczekajcie chwilę. Musimy skoczyć tędy. Czekajcie. Tutaj jakiś spray. Tym. Dobra, tego nie ogarnę. Czekajcie. Nie da się. No nie, no nie wiem. No nie da się, no kurde, co jest grane? Ani nie działa workstation, ani nie mogę. A kurde. Patrzcie, no. Jest gość i nie mogę mu nic dać. On chce 3 marihuany. 3. Nie da się. I tu mówi tak. If you need to split the dope into smaller package, use workstation in your hideout. No i. No i generalnie idę do hideoutu i nie działa. No i co ja mam powiedzieć wam, no? To niezłe demo, na razie nie działa. Poczekaj, bo nie wytrzymam. Już jestem. Czy to jest Boom Simulator? Nie. To jest symulator tego. Dealera. Ale to nie działa. Tak jak powinno. No patrzcie. Już wam pokazuję misję. Patrzcie to. Na laptopie jeszcze możemy sprawdzić.
Nic. Coś tam odblokować. Ale ja chciałem to podzielić, nie? Activate workstation. Czekajcie, co on tam napisał? Workstation is... Aktualnie jest... Nie można z niej korzystać. Bo... Nie wiem, niech mi ktoś mądry to wytłumaczy, bo ja widocznie jestem za głupi, żeby to zrozumieć. Po co mi spray? Chciałbym pomalować, ale nie mogę. Pomysł fajny, ale... Nie wiem, co tu jest grane, szczerze mówiąc. Deliver a free sample. Na nowe odblokowaliśmy miejsca, ale... Myślałem, że to coś lepszego będzie, no ale kurczę, nie działa. No stacja nie jest dostępna, ale dlaczego? Jakby, nie wiem, żeby informacja wyskoczyła, że nie mam za mało mam punktów umiejętności, nie posiadam jakiegoś przedmiotu, który jest narzędziem przy tej stacji. Nie mam żadnej informacji, po prostu jest niedostępna, wyskakuje. I tyle. I się teraz, kurwa, musimy zastanowić, co jest grane. Chłopie, bądź tu mądry teraz. Siema, Jan. Fuck the police, policyjne świnie. Cywilizacji on occidental. Ja. Dziwna sprawa. Siema, witam, Wiktor. Fajna to jest w ogóle patologiczna dzielnica, patrzcie. Tu jakiś nawiedzony dom. Tam jakiś komin. Wchodzimy do nawiedzonego domu. Nie da się. Dziki zachód. Koniec mapy. Co jest? Eddie? W ogóle ja nie rozumiem tego. Czemu tu jakieś kaktusy są i tak jakby to było jakieś pole na jakiejś pustyni?
A tu już jest normalne miasto. Co to się w ogóle odwaliło? Co to jest za strefa jakaś po wybuchu nuklearnym? Totalny random. Naprawdę? Dobra, to oni buga mają. Dobra, więc ja znalazłem rozwiązanie, słuchajcie. Problem polega na tym, że zadanie polegało na następującej czynności. Trzeba było w śmietniku znaleźć zostawione tam narkotyki. I tam były dwie paczki narkotyków, ale z racji tego, że miałem mało miejsca w bagu, to wyjąłem te narkotyki ze śmietnika, ale do śmietnika wsadziłem puszkę niepotrzebnego przedmiotu. A gra wykryła, że w śmietniku dalej są narkotyki, bo tą puszkę, którą ja odłożyłem do niego, uznała za te narkotyki, które jeszcze nie były wyciągnięte. Także muszę to zmienić na pewno. Yo, I heard the authorities got pissed by that tire fire situation, and they're sending more police on the streets. Watch out for patrols while you run around, they might be nosy. Okej. Podobno policja chodzi. Czekają psy. Zapalimy lampę. Czy działa workstation? O, w końcu. Dobra, laboratorium. So, you're in workstation mode now. You can arrange your lab to mix and produce whatever you desire. Remember chemistry classes back in school? No? Yeah, me neither. Fuck it, who cares, right? You'll find more info in the workstation manual. Lab mode. Select object. Aha. Add substancia in the desired or simply lantern using left mouse. Okej. No bez empty. Marihuana. Nazwiemy to mocarz. Mocarz? Tutaj? Nazwiemy to... Bydlak. Empty. Duży słoik. Edit label? Okej. Nope. Package. Total mass. Powder. Dobra, czekajcie, ja już wiem, co ja mam zrobić.
Package produkt. New package. 3. Okej. Dobra, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Package produkt. Pojedynczo. Dodać w sumie powinniśmy zrobić, żeby pojedynczych było kilka. Okej. No dobra. Zobaczymy, czy oni jeszcze czekają na mnie, czy już se poszli. Tam czekali na mnie. Ty ile chciałeś tego? A ty chciał amfetaminy 3. To tutaj się nie przygotowałem, gościu, na ciebie. Przepraszam bardzo. A ten cał? Ile? Ileś ty chciał? 3 marihuany. Trzymaj. I spadaj. Więcej, żebym cię tu nie widział. Czekaj, czy wejdzie do pierwszych drzwi lepszych. Zniknął nawet. Mało tego. West Old Town, moi drodzy. Sprejujemy. Dokładnie. Tylko tutaj. West Old Town. Pa. I już, i cyk. Tutaj jest też łączenie ścian, więc nie zadziałało. Ale otwórz. Pip, 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 pip. O, ja mieszkam tam u góry. Czysto. Idziemy do góry. On chciał... Attention, attention. Attention, godzina policyjna. To all guest citizens. Police hours are to start in 60 minutes. Repeat. Police hours are to start in 60 minutes. So? For their own safety, all inhabitants are to proceed to their quarters. Individuals caught in public areas during police hours may face consequences. Atención, atención. Atención, atención. A todos los ciudadanos huéspedes. El horario policial empezará en 60 minutos. Repito, el horario policial empezará en 60 minutos. Por su propia seguridad, todos los habitantes deben dirigirse a sus alojamientos. Las personas que se encuentren dentro de las áreas públicas durante el horario policial pueden sufrir consecuencias. Внимание, внимание. Внимание, внимание. Всем гостям, гражданам. Комендантский час. Начнется через 60 минут. Повторяю. Комендантский час начнется через 60 минут. В целях вашей собственной безопасности все жители должны находиться в своих домах. Лица, пойманные в общественных местах во время комендантского часа, столкнутся с последствиями. Хлопцы, что себе, курде, поогласали. Добра. Spróbujmy przyspieszyć to, żeby czas leciał szybciej i zobaczymy, co to będzie ta godzina policyjna. Czy będą chodzić policjanci, faktycznie będą chcieli nas złapać, czy co? Przyspieszmy. Przyspieszymy czas trochę.
Kurde. Zaraz ruszą. Godzina policji, no czekajcie. 4 minuty. 1 minuta, uwaga. I? Godzina policji, no idziemy. Cichutko. No to policjanci? Cii. To jest policjant? Nie. To jest chyba jakaś babka, nie? Ale oni sobie nic nie robią z tego, że jest godzina policyjna. Gość se chodzi. Nic się nie dzieje. Tu też się nic nie dzieje. Zaraz zobaczymy. Co tam, panie kiełbasa? No racism towards white people allowed. Nie wiem, ja nie widzę tutaj, żeby tu godzina policyjna faktycznie się wydarzyła. Jest chodzone. O, idą policjanci. Czekajcie. Dobra. Przeszukanie. Czy ja coś mam przy sobie? Chyba zostałem złapany. Co ja mogę wam powiedzieć? To jest demo, pamiętajcie o tym. Demo różni się potem od wersji finalnej i to bardzo. Na ten moment to po prostu mi wygląda strasznie jakieś tak byle jak. To znaczy są te błędy różne. Brakuje dopracowania. Tutaj jest jakaś w ogóle posterunek policji. No i ci ludzie w ogóle tak stoją, jakby nie wiadomo co, no. Stoi tutaj gość, kurde, w tym miejscu. No ewidentnie na coś czeka, nie? O, godziny policyjne już zostały odpuszczone. Sir, don't try anything stupid. Grab him! Getting away! Ale zaraz, jest błąd. Godziny policyjne już ustąpiły, a oni oczywiście, no nie wiem, powiedzmy idą na posterunek policji, ale godziny policyjne ustąpiły i od razu mnie przeszukują. Dziwna sprawa. Czekajcie, jeszcze może znajdę jeszcze w międzyczasie. Tędy gdzieś szli, nie? No gra jest po prostu niedopracowana. To jest demo. Hey,
Chłop, co ledwo dycha. A idą jeszcze, patrzcie. Zobaczymy jakiś mały myk. Patrol. A, jak masz plecak. Hey, you, stop right there. Don't move or we tase you, buddy. Dobra, przeszukaj mnie. Fucking patho. A, że nic nie mam w środku. Chodź jeszcze raz, przeszukaj mnie. Patrol requested around two towers, over. Gościu, ja se biegam. Przeszukaj mnie. To all units, possible assault with robbery near the docks, over. Kiedy już idę, nie? Oni gdzieś tam z dwóch nie zapierdala. Widać, że uczpami jak chuj, że oni tam kurwa, oni tam takie dobrze nakurwiają, że ja jebę. Takie rzeczy tam ściągają, że ja bym tym się wtedy kibel kurwa przeczyścić, nie? Dobra, ale ten idzie i patrzy tak na mnie, nie? A ja na niego też tak patrzę i on staje i pyta, co ja kurwa chcę, nie? Ja mu na to wypierdalę to swoje kurwa paszteta meksykańskiego, nie? On się tak skuli, kurwa jakby wszystkim pana zajebał, spierdolił w podskokach, nie? No, pizda nas cała w ryju taką mocno, nie? No dobra, idę na klopa, zaraz jestem. Venom się nie piwo. You there. Come here for a moment. Are you carrying any drugs or weapons? Nie! Okay, you're clear. Patrol requested around two towers. Over. Ciur, ile patroli chodzi, a nie ma już godziny policyjnej. Hey, come over here. Stand still, please. Skakanie? Alright, off you go. Wspaniała ogółem rzecz. Nie wiem, po prostu styknie mi tej gry na dziś. Naprawdę. Exit game, my menu.